2022. Czas przełomu Ergo Arena 2022. Woo! Kochani, mam niezwykły przywilej przywitać Was na dzisiejszym wydarzeniu, na które czekamy całe 2 lata. Nie wiem, czy wiecie, ale niektórzy kupili bilety na to wydarzenie w roku 2020, więc czekaliście 2 lata, żeby pojawić się tutaj dzisiaj. Cieszymy się, że tutaj jesteś. Na waszych krzesłach były karteczki, prawda? Tak? Super. Potrzebuję jakiegoś kontaktu z wami, okej? Okay? On jest bardzo potrzebny, ponieważ muszę wiedzieć, bo ja was widzę, aczkolwiek nie wiem, czy wy wiecie, że ja tu jestem i czy już mamy kontakt, czy jesteśmy razem w tym, w czym jesteśmy, ponieważ przed nami 3 godziny eventu. Słuchajcie, 3 godziny eventu i słuchajcie, nie chcemy, żebyś czuł się tutaj dzisiaj dziwnie, żebyś czuł się dzisiaj tutaj obco. Pewnie przyszedłeś, masz wiele pytań, zobaczyłeś na ekranie różne rzeczy, tworzą się w twojej głowie różne pytania, ale powiem ci tak, dzisiaj może być dzień twojego przełomu. I może być dzień twojego przełomu, czy to, co widziałeś, to już jest dla ciebie znane, czy to jest dla ciebie obce. Dzisiaj może być dzień twojego przełomu. Wszystko zależy od ciebie. Wszystko zależy od tego, jak otworzysz swoje serce. Na ile otworzysz swoje serce. Wszystko zależy od tego, czy poddasz się temu, co będzie się tutaj działo. Czy zaczniesz przyjmować, czy będziesz totalnie zamknięty. Więc możesz wyjść ze wszystkim, a możesz wyjść z niczym. Wiele zależy od ciebie. Więc naprawdę chcę ci życzyć niesamowitego czasu. A teraz trochę dla rozluźnienia atmosfery. Kochani, czy jest ktoś z Pomorza? Okej, okay, jesteśmy na Pomorzu, a w Pomorze tak... Okej, to teraz sprawdzę, bo wiem, że tutaj będzie dobra reakcja. Czy jest ktoś z Warszawy? Okej, okay, to zapytam jeszcze raz. Czy jest ktoś z Pomorza? No, super. A teraz tylko przez pomachanie ręki, bo to jest bardzo ciekawe.
Czy ktoś przejechał więcej niż 200 kilometrów, żeby tutaj się znaleźć? Wow! Wow! Czyli słuchajcie, to nie jest event północy, tylko to jest event... Okej, okay, a czy jest ktoś, kto przyjechał z zagranicy? Rozejrzyjcie się, ile osób? Wow, coś niesamowitego. Kochani online, którzy się z nami połączyliście, wy nie możecie nam pokazać, skąd jesteście, ale możecie napisać. Zapraszamy was teraz przed klawiatury na telefonach. Napiszcie, skąd nas oglądacie. Wierzymy, że to, co się będzie działo tutaj, może się zadziać również w waszych samochodach, w waszych domach, tam, gdzie jesteście. Miejcie niesamowity czas. Okej, okay, czy jesteście gotowi na więcej? Tak jak powiedziałam, przed nami 3 godziny. Będziemy tutaj razem przez 3 godziny. Wiele się może zdarzyć. Teraz zaczniemy, pierwsza część, którą zaczniemy, to będzie część uwielbienia, czyli coś, co już tutaj widzieliście. Uwielbienie to po prostu nic innego jak piosenki napisane na cześć i chwałę Bogu. Więc tutaj zespół stojący będzie nie występował przed wami, ale będzie oddawał chwałę Bogu. Możecie się dołączyć. Z tyłu będą teksty, możecie śpiewać, możecie śledzić, możecie usiąść. Naprawdę czujcie się swobodnie. Nie chcemy, żebyście się tutaj czuli dziwnie. Jeśli chcecie siedzieć, siedźcie. Naprawdę, miejcie swój czas. To jest twój czas przełomu. To jest twój czas przełomu i chcę, żebyś czuł się dobrze. Żebyś nie czuł się stresowany, żebyś nie czuł się jakkolwiek, że ktoś cię do czegoś zmusza. Nie. To jest czas, twój czas. Okej? A chwała, którą będziemy oddawać Bogu, to nic innego jak skupienie na Nim, na Jego osobie, naszych myśli, naszego ciała, całego naszego jestestwa, to czym jesteśmy, czyli duch, dusza, ciało, tym chcemy skupić się na Jego osobie, na osobie Boga, na osobie Jezusa Chrystusa i na osobie Ducha Świętego. Więc zachęcam Cię, jeśli chcesz, powstań, możesz siedzieć, ale to, co będzie się tutaj działo, będzie naprawdę wyjątkowe. Życzę Ci niesamowitego czasu, Twojego czasu przełomu. Stron otaczasz mnie, obejmujesz łaską swą, poddaję się miłości Twej, tak przyciąga mnie jej moc. Kiedy moje serce błądziło, wskazała mi drogę Twa miłość, na zawsze już mam wszystko,
co potrzebne, by wolnym być, i żyję dziś. O, w moim życiu jesteś ty. W moim życiu jesteś ty.
się duch naszego Pana. Wolność jest tam, gdzie duch naszego Pana. Tam być chcę, tam, gdzie duch naszego Pana. Wolność jest tam, gdzie jest obecność Pana. Zawsze.
widzę wolność. Gdy zobaczę grób, będę z Tobą. Przez życie wieczne uwielbię Cię, doświadczając łaski Twej. Kiedy widzę krzyż, widzę wolność. Gdy zobaczę grób, będę z Tobą. Przez życie wieczne uwielbię Cię, doświadczając łaski Twej. Kiedy widzę krzyż, widzę wolność. Gdy zobaczę grób, będę z Tobą. Przez życie wieczne uwielbię Cię, doświadczając łaski Twej. Kiedy widzę krzyż, widzę wolność. Gdy zobaczę. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją miłość do każdego z nas. Dziękujemy Ci, że dałeś nam nową nadzieję.
Wierzę, że jest życie wieczne, że na ziemię przyszedł Bóg. Wierzę we wspólnotę świętych i święty Kościół Twój. Wierzę w nasze zmartwychwstanie, gdy Jezus przyjdzie znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Ja wierzę w Boga Ojca, Syna, którym Jezus jest. Wierzę też w świętego Ducha, Bóg jest osoba trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Ja wierzę w Boga Ojca, Syna, którym Jezus jest. Wierzę też w świętego Ducha, Bóg jest osoba trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Wierzymy w Twoje imię. Wierzymy w Twoje zmartwychwstanie. Aleluja. Dobry wieczór wszystkim. Jak się macie? Słuchajcie, nie wiem, co wy na tą propozycję, którą wam dam, ale myślę, że możemy się przy niej zgodzić. Moja propozycja brzmi tak. Zaśpiewamy jeszcze raz ten utwór. Ktoś się może zgodzić na to? Ale słuchajcie, mam wrażenie, że zespół i kilkanaście, może kilkadziesiąt procent uczestników całego spotkania brało czynny udział w tym, co się działo, ale chciałbym zaprosić was, żeby teraz 100% nas, czy umiesz śpiewać, czy bardzo nie umiesz, nie przejmuj się tym, albo nawet powiedziałbym, to będzie karane, jak śpiewasz, może ci tak mówili całe życie, nie martw się tym, dzisiaj jesteś wolny od mandatu, zaśpiewamy jeszcze raz, wszyscy razem, ale chciałbym, żebyśmy się zaangażowali, wiecie, jest coś niezwykłego, kiedy wspólnie razem, w takiej ilości, śpiewamy na Bożą chwałę, śpiewamy Jego imieniu, śpiewamy o Jego wielkości. I chciałbym, żebyśmy teraz, niech ta cała przestrzeń tutaj rozniesie się zapachem takiego zachwycenia się Bogiem. Może Go jeszcze nie znasz, może jeszcze jesteś przed swoim czasem przełomu, ale chciałbym Cię zachęcić, żebyś puścił hamulce, żebyś puściła jakiekolwiek blokady, które masz i żebyśmy pozwolili Bogu, samemu Bogu, który wie, że jest tutaj, i możemy Go doświadczać, który chce dokonać czegoś niezwykłego w Twoim życiu. Chciałbym, żebyśmy teraz zaśpiewali jeszcze raz tą pieśń i zanurzyli się, okej? Okay? Zamknijmy nasze oczy i popłyńmy. Jest, Duchu Święty. Dzięki Ci, Panie. Jesteś tutaj. To jest Twój czas, Duchu Święty. Zaśpiewajmy wszyscy razem. Nasz Ojcze nieskończony, wszystko stworzyłeś Ty, Wszechmogący. Świętego Ducha mocno poczęty został Syn, Jezus nasz Zbawca. Tak ja wierzę w Boga, na którym Jezus jest. Wierzę też w Świętego Ducha, Bóg jest w osobie.
Amen. Słuchajcie, zanim usiądziemy, to tak po drodze jeszcze dwie, trzy osoby zajrzyj, które są wokoło ciebie, których nie znasz i powiedz: nie znam cię, ale fajnie, że jesteś. Śmiało. Tutaj większość się nie zna. Nie krępujcie się. Oh yes. Możecie usiąść? Chciałem wam dać drugą propozycję, że na czas, kiedy będę mówił, będziecie stać, ale na to byście nie przystali. Nie, aż tak źle ze mną nie jest. Dobrze być z wami tutaj, słuchajcie, tego wieczoru. 2,5 roku tyle czekaliśmy na to spotkanie, ale wierzę, że warto było, jesteśmy wszyscy razem. Ale wiecie, czasami mam wrażenie, że jesteśmy na spotkaniu 100-200 osobowym, bywało tak cicho przez ostatnie kilka minut. Chciałbym, żebyśmy sprawdzili, czy naprawdę tutaj jest ponad 2000 osób. I ja odliczę takie od 3, 2, 1, jak będzie 0, to zróbmy tak naprawdę wiwat radości, okej? Okay? 3, 2, 1, 0! Teraz wierzę, ile jest osób. Teraz wierzę. Amen. Dobrze, dobrze, jest tu dobry czas. Jak z wielu z was czuję, że w powietrzu coś się dzieje, że coś nadchodzi, że przychodzi czas przełomu. Amen. Aleluja. Wiecie, ja tutaj podglądałem troszeczkę z 3 razy w lewo, z 3 razy w prawo, 2 razy do tyłu, kto jest, kogo nie ma. I zauważyłem, że są twarze osób, które wiem, że na wcześniejszych wydarzeniach z serii Czas Przełomu, takie jak te, pojawiły się pierwszy raz i stały w pewien sposób zmieszane, nie wiedziały, co się do końca dzieje, ale tak patrzę sobie na te niektóre twarze i mówię, skąd ja ich kojarzę, skąd ja ich znam, skąd ja o nich wiem. I przypominam sobie, że stali zmieszani kilka lat temu na pierwszych wydarzeniach z serii Czas Przełomu, a teraz stoją, jakby byli domownikami, ponieważ coś się w ich życiu stało. I wierzę, że są tutaj tacy ludzie, dla których się coś pozytywnego wydarzy podczas tego wydarzenia, wiecie? Noemi, którą mogliście tutaj poznać, która przyszła, ona powiedziała, że spotkanie będzie trwało 3 godziny. Oprócz tego, co będę mówił, kolejne 3 godziny. Nie, spokojnie. Spokojnie, nie będzie tak źle. Wiecie, ja tak naprawdę jestem tutaj, aby powiedzieć o czymś, co dotknęło i wywarło największy wpływ na moje życie. I tak naprawdę 3 godziny mi nie starczą. Wy dalej nie wiecie, że ja żartuję, nie? Ale chciałbym wam powiedzieć o czymś, co... o pewnym dniu, który miał miejsce w moim życiu i który zmienił wszystko. A tak naprawdę to nie ten dzień, tylko to, co się wydarzyło podczas tego dnia. A tak naprawdę kto pojawił się w moim życiu tego dnia i zmienił. Tak, wiemy, Jakub, będziesz do nas mówił. Prawdopodobnie możemy się domyślać, jest to konferencja chrześcijańska. Będziesz nam mówił o Bogu. Wiemy o Bogu, chodzimy do kościoła, słuchaliśmy o Bogu, czytaliśmy o Bogu. No, patent polega na tym, że ja też czytałem o Bogu, też słuchałem o Bogu, też chodziłem do kościoła i też różne rzeczy robiłem. Urodziłem się w rodzinie chrześcijańskiej, więc wielkiego wyboru nie miałem. Ale tak naprawdę przez 22 lata mojego życia budowałem tylko wiedzę i informacje na temat Boga, który jest podobno. Ale go w życiu swoim osobiście nie doświadczyłem. I wiecie, powodem, dla którego chcemy organizować takie spotkania jak te, powodem, dla którego organizujemy już kolejne spotkanie takie jak te, powodem, dla którego nie przestaniemy organizować spotkań jak te, jest to, że to, co Bóg zrobił w naszym życiu, a kiedy mówię w naszym, mam na myśli tych ludzi, którzy doświadczyli Boga w swoim życiu, naszym nieodpartym pragnieniem jest, aby móc mówić o tym, co się wydarzyło i zaprosić do spotkania z Bogiem kolejnych ludzi. Wiecie, nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że przez ostatnie 2 lata naprawdę życie się zatrzęsło. Życie się zatrzęsło, może dla ciebie mniej niż dla innych, ale to, co słyszę, to, co widzę, to, co do mnie dociera, co się dzieje przez ostatnie 2 lata z kawałkiem, to jest jakiś obłęd, co ludzie przeżywają, a najgorsze, że niektórzy nie przeżywają. To jest,
To jest coś szalonego. I wiecie, jesteśmy tutaj zgromadzeni, ale nie jesteśmy tylko my na tej sali, ponieważ jest też z nami ponad 500 osób, które są z nami online i które też słuchają tego przesłania, więc jeszcze zanim pójdę dalej, chciałbym, żebyście przywitali brawami tych, którzy oglądają nas teraz na żywo. Witamy was, cieszymy się, że jesteście razem z nami. Wierzymy, że Bóg też ma dla was coś wyjątkowego, przygotowanego. I wiecie, kiedy patrzysz na te 2 lata, przypomnij sobie, co za informacje do ciebie docierają. Strach, źle, gorzej, nadzieje i obietnice, które się nie spełniają, jest później jeszcze gorzej niż przed obietnicami. Czy można to tak spuentować mniej więcej te 2 ostatnie lata? Myślę, że to było w pozytywnym wymiarze, kiedy mówię o tym, jak te 2 ostatnie lata wyglądały. Ja wam powiem, że przychodzę tutaj bez gotowej mowy. Przychodzę tutaj, aby mówić wam z otwartego serca to, co jest w moim serduchu, to, co jest w moim wnętrzu. Nie chcę mówić do was nudnej, religijnej teologii, której nikt nie zrozumie, bo będę mówił to językiem zakrapianym o Stary Testament i nikt go nie zajarzy. Moim marzeniem jest powiedzieć wam, że nie musi być źle. I powiedzieć wam, że jest możliwość w pewnej osobie, która jest niezwykła, którą jest Jezus Chrystus, że możesz wyjść z tego dołu, w którym jesteś, a może jakimś cudem się ostałeś w tych ostatnich 2 latach, 2 latach wobec tego wszystkiego, co spadało na praktycznie całą ludzkość i może ani nie trafiły cię podwyższone raty kredytów, ani nie trafiły cię podwyższone pomiary temperatury, ani nie trafił cię ból w klatce piersiowej, ani nie trafił cię kaszel, który wyrywał ci płuca z korzeniami. I może nie wydarzyło się wcale nic na pewien sposób, patrząc po okolicznościach, negatywnego, to chcę teraz powiedzieć ci, co jestem przekonany, że dzieje się w twoim życiu, ponieważ w moim życiu działo się to samo. Ten brakujący w środku puzzle, którego próbujesz wsadzić i szukasz go pod wieloma adresami, szukasz go w innych ludziach, szukasz go w rozrywce, szukasz go w hobby, szukasz go w pracy, szukasz go w pieniądzach, szukasz go w zrealizowanych marzeniach i za każdym razem, kiedy dotykasz czegoś, czego chciałeś dotknąć, znajdujesz coś, co chciałaś znaleźć, kiedy bierzesz to w rękę i na to patrzysz i próbujesz ten puzzle dopasować do tego pustego miejsca w swoim sercu, dowiadujesz się, że on nie pasuje. Że to jest coś, co w pewien sposób było fajne, to co zrobiłaś, to co zrobiłeś, to co chwyciłeś, to co znalazłeś, to co zrealizowałeś ze swojej listy marzeń, ale na dłuższą miarę czasu zauważasz, że nie daje ci to tej pełnej, permanentnej satysfakcji, której tak naprawdę tak bardzo wszyscy poszukujemy. Wiecie, nieważne jak dobrze by było po ludzku, nieważne jak dobrze ci się okoliczności ułożą, nie ma możliwości, że wszystko ci się tak pięknie poukłada, że pewnego dnia powiesz, czuję się usatysfakcjonowany, czuję się szczęśliwy, czuję się zaspokojony do tego stopnia, że mogę powiedzieć, dziękuję bardzo, rękawy mogę opuścić. Bo kiedy jest jakaś misja do zrobienia, to rękawy podwijasz. Ale przychodzisz do takiego miejsca w życiu, w którym mówisz, wiesz co, mogę już opuścić rękawy, ponieważ wszystko, co chciałem, osiągnąłem, jestem w pełni szczęśliwy. Setunia na 100. Seteczka, czyściutka. Problem, że ta seteczka jest, tylko nie ta, co trzeba. Problem jest, że później kończymy na seteczce, ponieważ nie znaleźliśmy tego, czego szukaliśmy, i później zaczynają się problemy, które mamy na co dzień na własnym podwórku. Mamy ludzi, którzy sięgają po depresanty, mamy ludzi, którzy sięgają po alkohol, mamy ludzi, którzy sięgają po narkotyki. Mamy ludzi, którzy zaczynają targać się na własne życie i mamy ludzi, którzy zakańczają własne życie. I tak to niestety dzisiaj wygląda mniej lub więcej, ale taki jest obraz dzisiejszej rzeczywistości. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś film Matrix. Ja do niego często lubię wrócić. To jest taki film, który opowiada o tym, że facet sobie żył i zdawał sobie sprawę, coś tak czuł, że chyba rzeczywistość, w której żyje, to jednak nie jest ta prawdziwa, że chyba żyje w jakimś
właśnie dziwnie malowanym świecie, który tak naprawdę nie jest taki piękny, jakby się go malowało. No i wyszło, że ta wirtualna rzeczywistość, w której żył, nazywała się Matrix. Żył w Matrixie i pewnego dnia spotkał kogoś, kto powiedział mu, że możesz zadecydować, którą tabletkę wybierzesz, niebieską czy czerwoną. I jedna z nich, kiedy ją weźmiesz, powiedział, który kolor, dziś już nie pamiętam, 50 na 50 stawiam na niebieską. Jeżeli weźmiesz niebieską, obudzisz się w swoim łóżku, w swoim mieszkaniu, w dalszym ciągu w wirtualnym świecie i zapomnisz o tym spotkaniu i o tej opcji wyboru. Możesz też wziąć tabletkę natomiast czerwoną. Jeżeli weźmiesz czerwoną, poznasz prawdę i dowiesz się o świecie, w jakim tak naprawdę żyjesz. Ale wtedy wszystko się zmieni. Więc ja dzisiaj nie wziąłem niebieskiej. Mam tylko czerwoną. Nawet grafika jest czerwona. Wszystko jest dzisiaj czerwone, ponieważ zamierzamy mówić o tym, jak jest, a nie mydlić oczy. Wiecie, najzabawniejsze powiedzenie w dzisiejszych czasach, wiecie, jakie jest? Będzie dobrze, wszystko się ułoży. A, to jest dobry żart, bo kiedy patrzysz na oś czasu, na kartki odwracane w kalendarzu, na czas, który mija, to tak naprawdę rośnie tylko rozczarowanie względem obietnic i słów, w które uwierzyłeś, że będzie lepiej. Tak naprawdę to już nie jest tajemnica, ponieważ statystyki, badania i liczby świadczą o tym, że w naszym społeczeństwie, w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, w naszej nowoczesnej Polsce i Europie jest z roku na rok coraz gorzej. I powiem wam szczerze, że kiedy trafiłem na te statystyki, byłem totalnie przerażony. I dwie rzeczy, które dla was przygotowałem, resztę wszystko jest nieprzygotowane, mówię wam, bez żadnej kartki, to są tylko statystyki, które dla was przygotowałem. I ta pierwsza statystyka to jest taka, że w 2013 roku, między 13 a 18 rokiem życia, czyli u dzieci, było 348 prób samobójczych. Między 13 a 18 rokiem życia. W 2013 roku. Ale dzisiaj mamy nie 2013, tylko mamy 2022. Chciałbym wam powiedzieć, że statystyki uległy wzrostowi. I w tej chwili statystyki z 2021 roku mówią, że u dzieci między 13 a 18 rokiem życia odnotowano oficjalnie 1411 prób samobójczych. Ale uwaga, tylko w gronie dzieci 13-18 i o tym, co wiemy, a nie o wszystkim zawsze wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o nasze całe społeczeństwo, mówimy tu oczywiście o statystykach w naszym kraju, średnia roczna, która przez ostatnie dwa lata troszeczkę wyszła poza wykres, do góry, ale średnia z ostatnich 6 lat samobójstw potwierdzonych, i to są statystyki policyjne, jest 5300 rocznie przez ostatnie 6 lat. 5300. Zaokrąglmy, niech będzie 5000 przez ostatnie 6 lat. 30 tysięcy ponad ludzi, oficjalnie 32 tysiące osób, oficjalnie zaznaczam, o czym policja wie i odnotowała w raportach. 32 tysiące osób odebrało sobie życie. Jeżeli by było świetnie, cudownie, rewelacyjnie i coraz lepiej, statystyki na temat prób samobójczych by malały. Ale ktoś powie może, w naszym kraju mamy 36 milionów ludzi, wyciągasz jeden z wielu problemów, nie musi to świadczyć o tym, że jest coraz gorzej. Słuchajcie, pobadałem sobie statystyki w różnych tematach. Okazuje się, że dzisiaj, i to będzie bardzo zaokrąglona statystyka na lepszy obraz tego problemu, jest taka, że dzisiaj co trzecie małżeństwo się rozsypuje. Co trzecie małżeństwo sięga po rozwód. Niektóre statystyki mówią co drugie. Co drugie, co trzecie małżeństwo się rozwodzi.
Nie powiecie mi chyba, że rozwód jest czymś przyjemnym, nawet jeżeli przez to nie przechodziłeś, nie przechodziłaś i mam nadzieję nigdy nie przejdziesz, bo to jest jakiś kataklizm, słysząc historię ludzi. Ja też nie przeszedłem i mam nadzieję nigdy nie przejdę. Chcę ci powiedzieć, że to nie jest coś przyjemnego, to jest katastrofa. Oddałeś komuś życie, ślubowałeś wierność, obiecałeś, wiązałeś swoją przyszłość z kimś. Ale nagle ci się wszystko rozwala, twoje serce, które oddałeś, twoje emocje, twoje pragnienia, twoje marzenia z kimś dzieliłeś. Nagle są wyrywane z korzeniem, krwawi ci serce i dzisiaj co drugie, trzecie małżeństwo się rozwala. No ale ktoś powie, dobrze, jeżeli przyjmiemy, że jedne na trzy się rozwala, to dwa na trzy się ostają. Widzisz, statystyki też mówią, że z roku na rok coraz mniej par decyduje się na małżeństwo ze względu na rosnące statystyki o rozwodach. Więc my spadamy bardzo mocno do dołu. Dzieje się coraz gorzej, gorzej, gorzej i gorzej. Ponieważ ludzie są coraz gorsi i gorsi. I zła na tym świecie jest coraz więcej, więcej i więcej. Chciałem was rozczarować, ponieważ ludzie mówią, czekamy na lepsze dni. Słuchajcie, ja uznałem za podręcznik życia Biblię. I uznałem, że to jest mój przewodnik życiowy. I powiem wam, że jak tak patrzę na ten podręcznik i go czytam i studiuję, to dowiaduję się, że nie będzie lepiej. Tylko, że będzie gorzej. I oczywiście, że jest też tam konkretna informacja podana dla nas, jak ostać się w tych dniach złych. Ale Biblia wyraźnie pokazuje i zapowiada, że dni będą już tylko coraz gorsze. Kiedy pojawiła się tematyka pandemii, wszyscy czekaliśmy, aż ta fala się zatrzyma, nie będzie drugiej. Słyszeliśmy, że już można wyjść, że wszystko gra i wtedy bum, wchodzi druga fala. Mówimy, dobrze, przeżyjemy tą drugą i będzie już okej. I wtedy bum, przychodzi trzecia fala. Mówimy, dobrze, no do trzech razy sztuka, tą trzecią dokończymy, będzie luz. Bum, czwarta, później piąta. I wcale nikt nie zapowiedział, że tsunami się skończyło. Nikt nie powiedział, że fale ucichły i że mamy flautę. Mówimy, że na chwilę jest przerwa, ale już są oficjalne daty, kiedy pojawią się kolejne ruchy na morzu. Ale byłoby mało, gdybyśmy mieli tylko fale. Pojawiła się akcja pełna dramatu za naszą wschodnią granicą. Co tak naprawdę przyćmiło wydarzenia dwóch ostatnich lat i to, co zaczęło się 24 lutego tego roku, bieżącego roku, bez dwóch zdań jest czymś tragicznym. Ludzkie życia po prostu znikają. I mówimy, jeżeli tylko się to by skończyło... Poczekaj, no już nie tylko to. Teraz musimy czekać na koniec tamtego i tego, a czas leci, a zgodnie z podręcznikiem będzie tylko gorzej. Teraz tak. Są aktywowane nowe numery w społeczeństwie. Numery pomocy. Jeżeli chcesz odebrać sobie życie, zadzwoń na bezpłatny numer. Te numery zawsze były, ale dzisiaj jest ich więcej. Dzisiaj powstają kolejne instytucje, kolejne możliwości. Słuchajcie, dzisiaj są konkretne spotkania, o których słyszałem, dla ludzi, którzy chcą odebrać sobie życie i możesz się na to zarejestrować, spotkać innych, którzy chcą odebrać sobie życie. I niektóre te ze spotkań mają na celu odciągnięcie od tej decyzji, a inne mają na celu dokonywania grupowych samobójstw. Mówimy tutaj o naszym narodzie, a teraz powiem wam jeszcze na koniec niespodziankę, żeby trochę was tak na koniec dobić, później już będzie tylko lepiej. W jednej z warszawskich szkół, nie mogę powiedzieć jakiej, której, ale podam wam przedział, nastoletnie dziecko. Rodzice nastoletniego dziecka zostali wezwani do szkoły na specjalne zebranie, ponieważ okazało się, że dzieci w klasie mają specjalną grupę, na której dyskutują o tym, jak grupowo można
się wykończyć. To tak na temat czerwonej tabletki. Tak jest dziś. I teraz wiecie, co ludzie robią? Ludzie cierpią w środku. Bo się nie da przejść obok tego wszystkiego, co się dzieje w powietrzu. Ta atmosfera wokoło nas, nawet jeżeli żadne z okoliczności cię bezpośrednio nie dotykają, nie żyjesz na Ukrainie, nie spada ci granatnik na głowę, może nie masz kredytu i nie walnęły cię stopy procentowe, może nie chorujesz, to sama ta atmosfera w powietrzu, tak to nazwę, jest tak, przepraszam za słowo, cholernie ciężka, że przyznasz mi, że nie jest łatwo chodzić luźno na ulicy. Ale teraz powiem ci, gdzie zaczyna się jeszcze ciężej. Ciężej zaczyna się w miejscu, w którym robisz to, co robiłeś przez całe życie, tylko że tym razem trzeba to robić kilka razy mocniej, a mianowicie udawać, że wszystko gra, że wszystko jest okej i że tak naprawdę to ty jesteś wyluzowany w tym całym piekle na ziemi. Ludzie są dzisiaj tak bardzo zmęczeni nakładaniem masek i udawaniem, że wszystko gra, że tak naprawdę dzisiaj poza świadomością człowieka życie polega na tym, aby ukryć swoje cierpienie i dopracować makijaż maski, pod którą chowasz to cierpienie i aby pokazać się na zewnątrz z jak najlepszej strony, że wszystko gra. Tylko prawda jest taka, że grawitacji nie oszukasz, rzeczywistości nie oszukasz i tego momentu, kiedy przychodzisz do mieszkania i lądujesz pod kołdrą i gasisz światło i masz tak zwane jazdy i nie możesz spać, cierpisz, masz strach, fobię, depresję, tego nie oszukasz. I teraz pytanie, jak my możemy sobie z tym poradzić, bo ja na pewno nie chcę wam powiedzieć, będzie dobrze. Bo tak jak mówiłem, niebieskich tabletek nie zabrałem. Jest tylko jedna opcja i jedna możliwość, która wymaga twojego ruchu. Jeśli go zrobisz, to wchodzisz w miejsce możliwości, że na tej nowej drodze może być lepiej. Widzisz, ja próbuję powiedzieć o Bogu, ale tak naprawdę, gdyby to było takie proste, a wy byście tego nie wiedzieli, to ja bym powiedział, to trzeba do Boga pójść, a wy byście powiedzieli, a no rzeczywiście, my o tym zapomnieliśmy. I wtedy byście powiedzieli, to dobrze, że nam chłop przypomniał, przyjechaliśmy na Ergo, przypomniał nam, że w ogóle Bóg istnieje, bo my zapomnieliśmy, ale taki fajny chłopak był i przypomniał nam, my już wiemy, więc teraz będzie dobrze. Nie, to tak nie działa. Wiecie, wielu z tych ludzi, których wymieniłem w tych tragicznych statystykach, wcale nie uważa się za ateistów i wcale nie przeczy istnieniu Boga. Znam ludzi, którzy, modlą się wiele, Boże, pomóż, ale przed rozpoczęciem modlitwy i po rozpoczęciu modlitwy muszą wziąć jakąś tabletkę na uspokojenie, bo po prostu ich normalnie nosi. Więc teraz, wiesz, czego nam potrzeba? Żyjemy w czasach, w których nie potrzeba nam informacji o Bogu, potrzeba nam Boga. I ja dzisiaj chciałbym mówić o Bogu, którego możesz doświadczyć i którego, możesz doświadczyć, brzmi bardzo przyszłościowo, którego doświadczysz na tym spotkaniu dzisiaj. Jeżeli zrobisz to, o czym mówiliśmy od samego początku, otworzysz swoje serducho i pozwolisz, aby stało się to, co wierzę, Bóg zaplanował dla twojego życia, aby się stało. Chciałem powiedzieć, co czuję w swoim serduchu teraz, że są tu osoby, które aż nosi, aby wyjść. Nie wiesz dlaczego, ale czujesz się bardzo z dyskomfortem i masz pragnienie, żeby po prostu stąd wyjść. Chcę ci powiedzieć, nie wychodź. Nie wychodź, ponieważ wierzę, że toczy się pozytywna walka o twoje życie. Nie wyjdź z tego miejsca, zostań tutaj, daj jeszcze kilka minut Bogu, aby zrobił coś wyjątkowego w twoim życiu i obiecuję ci, że jeżeli otworzysz swoje serducho na to, co On chce zrobić, to się naprawdę zadzieje bombastycznie w twoim życiu. Jak ktoś w ogóle wie, co znaczy słowo amena, znaczy, że niech tak będzie, to niech powie amen. Wow, dużo ludzi zna amen. Super, ranzko. Więc słuchajcie,
1962 rok był bardzo smutnym rokiem w historii Stanów Zjednoczonych. Wiecie dlaczego? Ponieważ 1962, to tak plus minus ten rok, ale najczęściej pada ten rok, był rokiem, w którym wyprowadzono ze szkół modlitwę. Dlatego, że Stany Zjednoczone były bardzo mocne z tego, że tak nam dopomóż Bóg, tak nam Bóg błogosław. Na monecie był gad napisany, teraz już chcą, myślą, jak te gad usunąć, czyli Bóg. Innymi słowy, sami ludzie postanowili wypchać Boga ze społeczeństwa. Podjęli decyzję. Posłuchajcie, bo ponieważ do pewnego momentu była ta modlitwa i tu nie chodzi o jakiś rytuał przed szkołą, bo wiesz, możesz przyjść, klepnąć regułkę modlitwy i ona nic nie zmieni, ponieważ Bóg nie słucha recytowanej, klepanej modlitwy. On patrzy na twoje serce. On patrzy na twoje serducho. On nigdy nie powiedział, będę patrzył na ilość twojej modlitwy. On powiedział, ja patrzę na serducho, więc wiedz, że on teraz patrzy na twoje serducho. Więc to nie chodzi o sam aspekt jakiegoś rytuału szkolnego, że była wprowadzona modlitwa i została wyprowadzona, tylko chodzi o to, że modlitwa kojarzy nam się z Bogiem, prawda? I była modlitwa, która była zanoszona do tego Boga, bo wiecie, dzisiaj jest wielu bogów, o którym Bogu mówisz, do tego Boga, o którym my tu rozmawiamy, do Boga Ojca, który ma Syna Jezusa Chrystusa, o którym śpiewaliśmy w ostatniej pieśni. Tego Boga poprzez wypychanie modlitwy z kościoła, ze szkół, ludzie zaczęli wypychać od siebie tak naprawdę, ze swojego życia. Nagle pojawiają się zapisy w klubach sportowych, a wiem, bo w piłkę grałem, w profesjonalnych, najlepszych europejskich klubach, gdzie piłkarze dostają premie milionowe za nierozmawianie o Bogu. Za brak jakichkolwiek transparentów związanych z Bogiem i z religią. Oficjalna informacja wypłynęła, że pewien piłkarz ma klauzulę kilku milionów euro rocznie za niewspominanie o Bogu, ponieważ miał w zwyczaju wyjść z napisem Jesus. Już nie wychodzi. Więc rozumiecie, co się dzieje? Nie myślmy na razie kto i jak, ale jest głęboka praca wykonywana ku temu, aby wypchnąć Boga od ludzi. Aby wykorzenić Boga z naszych serc, z naszych umysłów i tak naprawdę, aby ludzie zaczęli myśleć, że to oni, że to my jesteśmy bogami. Ty decydujesz o sobie, ty jesteś panem swojego losu, ty jesteś tym, który mówi tak i nie, ty jesteś tym, który ustanawia sobie margines tego, co jest dopuszczalne, a co nie. Zauważacie, że margines, ta linia, ta granica, nazwę to przyzwoitości, z roku na rok jest coraz bardziej przesuwana? Pewne rzeczy, które nie mieściły się w głowie nam 10-15 lat temu, nie tam 50, 10 lat temu, dzisiaj są już codziennością? I teraz uwaga, pewne rzeczy, które są nie do pomyślenia 15 lat temu, dzieją się dzisiaj. Wiecie, jak są tłumaczone? Nie bądźmy za górami, za lasami, bądźmy nowoczesnym krajem, bądźmy nowoczesnym miastem, bądźmy nowoczesnym społeczeństwem, nie bądźmy ludźmi z krzaków, tak żyją wszyscy. Przepraszam, czyli kto ustanawia dzisiaj zasady? Wszyscy. Czyli dzisiaj staliśmy się panami swojego losu. Ba, jak dobrze posiedzisz w internecie, pooglądasz to, co jest w internecie, pooglądasz filmy, czyli to, co się wszystko ciebie i mnie otacza, a nie próbuję powiedzieć, nie oglądaj filmów i nie patrz na to, co cię otacza, ponieważ żyjemy na tym świecie. Próbuję powiedzieć, jak powąchasz tego, co świat dzisiaj próbuje na tobie wyforsować, to jest co? Ty rządzisz, ty decydujesz i nie ma czegoś takiego, jak coś nie przystoi. Jeżeli jest to w zgodzie z twoim sercem, możesz sobie na to pozwolić.
Złapaliśmy to? Takie dzisiaj coś się dzieje, rozumiecie? Te brawa są dlatego, że ktoś się z tym zgodził. Tak tylko wyjaśnię. To nie jest tak, że ktoś się obudził i klaska po graniu. Nie, nie, nie. Oni nie są spóźnieni. Oni są na czasie. Więc o, dolatują inni. I teraz wypchaliśmy Boga, a ja chcę znowu się odnieść do podręcznika. A podręcznik mówi o Bogu, że bez Boga to nie pojedziemy za daleko. Ale ludzie mówią, przestań, to są jakieś banialuki dla ludzi ze średniowiecza. Człowieku, to są jakieś głupoty, jak można wierzyć w takie rzeczy dziwne. Tylko, że im bardziej od Boga odchodzimy, tym bardziej po plecach baty dostajemy. Jest coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej i jesteśmy tak bardzo inteligentni, że nie połączyliśmy kropek, że jest to powiązane z oddalaniem się od Boga. Jako naród, jako społeczeństwo. Ja nie mówię teraz o tworze Kościoła, ponieważ kiedy mówię Bóg, wielu z was mówi reprezentowany przez grzesznych ludzi układ kościelny. Ja nie mówię teraz o układzie kościelnym, ja mówię o Bogu. Mówię o Bogu. Nie myśl o innych ludziach teraz, którzy reprezentują Boga. Mówimy o samym Bogu. Może jesteś zrażony do Boga, ponieważ spotkałeś na swojej drodze życia ludzi, którzy reprezentowali Boga i powinni byli robić to w przyzwoity sposób, zgodny ze sztuką, tak to nazwę, a robili to gorzej niż ty, który poszukiwałeś Boga w tamtym czasie. I być może przejechałeś się na jednym człowieku, drugim, piątym, dziesiątym i twój obraz i twoje myślenie na temat Boga uległ tragicznemu zniekształceniu ze względu na ludzi, których poznałeś, którzy w niewłaściwy sposób Boga reprezentowali. Chcę ci powiedzieć, nie zrażaj się do Boga przez ludzi, którzy go źle reprezentowali, ale pozwól, aby obraz i wizerunek Boga wymalował ci w twoim życiu sam Bóg, a nie ludzie. Sam Bóg, a nie ludzie. To jest bardzo kluczowa kwestia, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. Dzisiaj wielu ludzi przychodzi posłuchać, co inni mają do powiedzenia o Bogu. Ale ktoś powie, no ale to czym się różni to dzisiaj od tego, co właśnie powiedziałeś? Tym, że finisz będzie taki, że ja znikam, a ty się z Bogiem zaręczysz. Ty się z Bogiem poznasz osobiście. Ja nie chcę, żebyś ty mi wierzył na słowo, aczkolwiek fajnie by było. Ale te na słowo nie zmieni twojego życia. To, czego dziś potrzebujesz, to spotkać go osobiście w swoim życiu. Tego dzisiaj potrzebujesz. Każdy z nas dzisiaj tego potrzebuje. Więc wykorzeniliśmy Boga i idzie coraz gorzej, idzie coraz słabiej. Coraz bardziej się męczymy, coraz bardziej puści jesteśmy, ale przecież coraz więcej możliwości mamy. To jest zagadka. Jesteśmy dzisiaj jako pokolenie, te, które żyje, i nieważne, czy masz 75 lat, czy masz 20 lat, czy masz 15, żyjemy w tym samym okresie czasu. Jak to jest, że dzisiaj mamy rzeczy, o których dwa pokolenia temu mogli sobie pomarzyć i pooglądać w filmach science fiction, i mówili, takie rzeczy to są marzenia. A dzisiaj ich marzenia są naszym chlebem powszednim. Są dla nas czymś, co mamy na wyciągnięcie ręki. I jesteśmy dwa razy bardziej nieszczęśliwi niż ci dwa pokolenia temu. Ale nawet nie myśląc o tych, co mamy, co nie mamy, pomyślcie sobie o ludziach w Afryce. Wiecie, często Europejczycy mówią tak, a oni w tej Afryce nic nie mają i są szczęśliwi. Ja akurat byłem w Afryce, więc wiem, o czym mówię. Byłem w krajach trzeciego świata, nie w jednym, nie dwóch, wielu, i widziałem, co tam się dzieje. Na bosaka biegają po rzece i im wesoło. My dzisiaj, słuchajcie, jakie my mamy dzisiaj prześladowania XXI wieku. Chłopie, wiesz, jaki ja mam dramat? Nawet nie mam samochodu, mam tylko kartę miejską. Jeżdżę pociągiem, metrem, tramwajem, autobusem. A Afrykańczyk by nie wiedział, co ty mówisz do niego. Muszę, chłopie, wyjść z mieszkania. Czekaj, aha, czyli masz mieszkanie.
No, małe, 52 metry. Nie, no to w pył małe. Masz 52 metry mieszkanie. Masz tam jedzenie? Masz jedzenie. Masz meble. Chłopie, masz kosmetyki. Człowieku, masz szczoteczkę do zębów. Musisz wyjść na 5. piętrze, kliknąć windę, zjechać na dół, dojść 170 metrów do przystanku, jechać tym zakorkowanym tramwajem lub autobusem do pracy, w której dadzą ci wypłatę, za którą opłacisz mieszkanie. Dzisiaj już inny temat, ale opłacisz mieszkanie, opłacisz sobie wakacje. Dzisiaj pojedziesz do Turcji i tam, człowieku, po polsku tarabanią w Turcji. W Turcji nie ma Turków na obiektach. W Turcji są Polacy. Ale nam jest tak źle. I niektórzy mówią, no weź tu żyj, mamy jeden samochód na rodzinę. Na wakacje to starcza, żeby raz w roku pojechać. Nie, no pewnie, bo to z 12 w roku by się wypadało wybrać. Zobaczcie, mamy wszystko tak po ludzku, co nam potrzeba. I jesteśmy z pokolenia na pokolenie coraz bardziej wypaleni, zdepresjonowani, bo ile w ogóle takie słowo istnieje. Jesteśmy po prostu niżej i niżej i niżej. Dlaczego? Ponieważ nie ma Boga. Wiesz, kim jest Bóg? Bóg w naszym życiu jest jak motor, jest jak silnik pod maską samochodu. Bez niego ta maszyna nie ruszy. I bez Boga twoje życie nie ma prawa toczyć się do przodu. Ono musi się staczać w dół. Dzisiaj słyszymy takie terminologie. O, on się stoczył, ona się stoczyła, społeczeństwo się stacza, nasz naród się stacza. I ja ci powiem, no w końcu ktoś mówi prawdę. Toczymy się do dołu w każdym aspekcie. Moralnie to już w ogóle nie wspominam. Ponieważ nie ma w nas silnika, aby nie toczyć się w tył, ale napierać do przodu. Nie ma w nas tego paliwa do życia. Dzisiaj ludzie chodzą pokręceni. Dzisiaj ludzie totalnie chodzą zagubieni. Tak jakby zresetować im głowę, oni nie wiedzą w ogóle, gdzie się znajdują, po co się znajdują, jaki jest ich sens, cel istnienia. Chodzą jak obłąkani. Dlaczego? Ponieważ nie ma w ich życiu żadnego sensu życia. Wiesz dlaczego? Ponieważ Bóg jest autorem życia. Jak ty chcesz znaleźć sens życia bez autora życia? Wiecie, ja szanuję odkrycia naukowców, odkrycia różnych badaczy, ale większej głupoty niż temat wybuchu i ewolucji to ja nie słyszałem. Wiecie, to jest naprawdę taki obłęd, że to się po prostu w głowie nie jest w stanie zmieścić. Teraz widzicie tutaj to wszystko? Wiecie, gdzie my wszyscy mamy początek? Już. A później to tam przez tryliony tryliardów lat się zmieniało w mniejsze i powstaliśmy my, ale zanim my to był jeszcze małpa była. I ta małpa tak dojrzała, że powstałem ja. Przecież są jakieś jaja. Teraz zrozum. Ja jestem za inteligentny i ty także, żeby mi wmówić, że ja od małpy jestem. Biblia mówi, Bóg nas stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. Jesteśmy Bożym stworzeniem. Jesteśmy Bożym stworzeniem. I teraz Bóg nas ukształtował, Bóg nas zaplanował, to mówi podręcznik do życia. Podręcznik do życia, jak chcecie sprawdzić, czy to prawda, to możecie sobie zapisać i w domku wygooglować, nawet jak nie macie podręcznika, możecie wpisać sobie w Google Jeremiasza 1.5. Tak wpiszcie po prostu w Google Jeremiasza 1.5 i wam wyświetli. Jest tam napisane, że jeszcze przed tym, jak człowiek został, pojawił się w łonie swojej matki, tak jest napisane w Biblii, zanim pojawiłaś się i pojawiłeś się w łonie matki, on już cię znał i kochał.
On już wtedy cię znał i kochał. Gdybyś tylko, tu się na pół sekundy zatrzymam. Gdybyśmy tylko to zrozumieli, tylko to, że zanim twoja mama pomogła ci się wydostać i zanim cię umyli i zanim twoja mama powiedziała, naprawdę mając oczy pełne wiary, o jaki piękny, zanim to powiedziała i zanim pierwszy raz ktokolwiek na ziemi powiedział kocham cię, to zanim twoja mama wiedziała, że ty jesteś tu, Bóg już cię kochał. Gdybyśmy to złapali, tylko to, i gdybyśmy naprawdę to wierzyli, w to wierzyli, nikt nie mógłby przez całe swoje życie powiedzieć, nikt mnie nie kocha, ponieważ nawet miłość wyznana przez milion ludzi tobie w oczy nie równałaby się nawet na paznokieć z miłością tego, który ukochał cię, zanim inni o tobie wiedzieli, że jesteś. Wiesz, co to oznacza? Że Bóg totalnie, jest totalnie zakochany w tobie. Biblia mówi, że On cię ukształtował w łonie matki. Więc to nie jest tak, że to tylko tatuś z mamusią zrobili świetną robotę, ponieważ aby ten proces mógł się odbyć, Bóg to tak stworzył. Więc rozumiecie, we wszystkim jest ręka Boga. Bóg też mówi, Biblia mówi, że Bóg wie, i to jest wszystko w Biblii napisane, możecie mnie sprawdzić po spotkaniu. W Biblii jest napisane, że Bóg liczy twoje kroki. Widzisz, stworzyli aplikację kilka lat temu do liczenia kroków, a Bóg już dawno ją zaprojektował. On liczy twoje kroki, ale na liczeniu kroków się nie kończy. Ponieważ Biblia też mówi, że On ma jeszcze jedną aplikację, której my jeszcze nie mamy. Biblia mówi, że On ma policzone wszystkie włosy na twojej głowie. To jest napisane w Biblii. Ma policzone włosy na twojej głowie. Drogie panie, nawet po prysznicu. Nawet po prysznicu, nawet po przeczesaniu się. Nawet w czasie ciąży, nawet przy karmieniu piersią. On ma policzone wasze włosy. Panowie, to nie jest tak, że wam nie wypadają. Nam. Ale zajmijmy się na razie tutaj dalszą częścią spotkania. Ale to nie jest koniec. Kolejna rzecz, która Biblia mówi, jest taka, że Bóg zna naszą myśl i teraz jest napisane z daleka, zanim my ją wypowiadamy. Czyli zanim ty wypowiesz to, co myślisz, On już tą myśl zna. Wiesz, co to oznacza? Że ktoś ma totalnego, pozytywnego na twój temat. On ma totalną, ojej, pasję na twój temat. Jeżeli on śledzi twoje kroki, liczy twoje włosy. I teraz uważaj. W Biblii jest napisane tylko to, co Bóg chciał, aby było. Więc musimy zadać sobie pytanie, dlaczego Bóg chciał, aby ludzie wiedzieli, że On liczy ich kroki, ich włosy i ich myśl przegląda z daleka, bo chciał zasygnalizować, jak kocha. Chciał zasygnalizować, jak kocha. I tak naprawdę ten podręcznik, Biblia, wiecie czym jest? Jest historią miłości Boga do człowieka. Sam akt tego, że Twórca życia postanowił tchnąć życie i dać je komuś jeszcze. Ponieważ Biblia mówi, uwaga, uwaga, Jezus chodząc po ziemi powiedział tak, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Więc te dwa na chwilę zostawmy, tak tylko wam powiem, zaraz koniec. Spokojnie, idziemy na razie dalej, chcę was doprowadzić do końca, słuchajcie. Więc Jezus mówi, ja jestem życiem. Więc teraz pomyśl sobie o dniach, w których mówisz, jakoś mi życia brakuje. Widzisz, musisz rozumieć, że wszystko ma swoje imię.
Jak mówisz życie, to znaczy, że czego ci brakuje? Ponieważ Jezus powiedział, ja jestem życiem. To nie jest tak, że coś jeszcze i Jezus, tylko Jezus powiedział, ja jestem życiem. I teraz, zanim my byliśmy, On był. I teraz Bóg Ojciec wpada na genialny pomysł. Stworzymy człowieka na swój obraz, swoje podobieństwo. I stworzył człowieka, ale nie było w nim życia. Biblia mówi, wiesz co wtedy Bóg zrobił? Biblia mówi, tchnął życie. I w tym momencie krew zaczęła krążyć, bicie serca się pojawiło, oddech się pojawił, powstało życie i to się nazywa ożywcze tchnienie. Bóg podzielił się swoim życiem. Czy myślisz, że ktoś robi coś takiego i jest motywowany czymś innym niż miłością? Dzielić się tym, kim jest, nie co ma, ale kim jest, ponieważ podzielił się życiem. Pomyśl o tym. I teraz, co my jako stworzenie robimy? Wiecznie uciekamy od Stwórcy i jeszcze oskarżamy Stwórcę, dlaczego dzieje się, co się dzieje i mówimy, jak mogłeś do tego dopuścić? Wiesz, co on mówi? Nigdy nie było to moją wolą. Wielu ludzi oskarża Boga o swoje porażki, o rowy, do których wpadli, o problemy, w których się znaleźli. Niekiedy ludzie przychodzą do mnie i mówią, wiesz co, choruję. Któreś stadium raka już. Już żółto. Jeśli jest to wolą Bożą, mógłbyś się pomodlić, żebym wyzdrowiał, wyzdrowiała? Ja mówię, poczekaj, ty jeszcze masz wątpliwości, co jest Jego wolą? Przecież śmierć i życie są sobie przeciwne. Skoro dał ci życie, to chyba Jego wolą nie jest śmierć. Ponieważ nie było w człowieku życia, a Bóg tchnął w człowieka życie. Więc śmierć nie jest Bożą wolą i Bożym planem, ale śmierć, i tu jest, uwaga, dalsza część czerwonej tabletki. Śmierć jest wyborem, którego my jako ludzie dokonaliśmy. Poprzez to, co zrobiliśmy, odwracając się od Boga. Ponieważ kiedy odwracasz się od Boga, odwracasz się od życia. I o tym Bóg mówił w ogrodzie Eden. Kiedy stworzył ogród Eden, kiedy stworzył drzewo poznania dobra i zła, oni mieli tam jak ponczusie w maśle, jak ponczusie na tłusty czwartek. Lepiej być nie mogło. Mieli wszystko. Biblia opisuje. Nie było choroby, nie było wstydu, nie było bólu, nie było śmierci, nie było cierpienia, nie było niczego, jak to Kononowicz kiedyś mówił. Niczego nie było. Niczego. Tak na marginesie, Kononowicz to był kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dzięki Bogu, że do tego nie doszło, bo byłoby bardzo ciekawie. Byłoby bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Ale słuchajcie, no nie bądźcie źli za Krzyżę. Okej. Okay. W Edenie Bóg stwarza idealne warunki i przedstawia im instrukcję obsługi. I mówi, z każdego drzewa możecie jeść, możecie nazywać zwierzęta, dałem im wam w panowanie, macie nad nimi władzę, autorytet. To nie było tak, że oni uciekali po ogrodzie przed tygrysem. Nie. Bóg dał im autorytet. Oni tam rządzili. Była pełna władza. I Bóg powiedział, tylko posłuchajcie, posłuchajcie. Tu jest drzewko i z tego jednego nie jecie. Ponieważ jak z niego zjecie, na pewno umrzecie. Zacytowałem właśnie Biblię. Bóg nie dał im śmierci. Bóg zostawił im wybór. Ktoś powie, skoro ten Bóg jest taki idealny, piękny, wspaniały, tak nas kocha, ma takie dobre myśli o nas, liczy nasze kroki i włosy, to dlaczego musiał stworzyć to drzewo
po co je tam wsadził, po co ta prowokacja. Źle kombinujesz. To nie była prowokacja. Ponieważ Bóg nie chciał, abyśmy szli za Nim i z Nim żyli poprzez brak opcji wyboru. On chciał, abyśmy mając wybór, pozostali posłuszni przy Nim. Gdybym był jedynym facetem na świecie i moja żona była jedyną kobietą na świecie i mi mówiła, kocham cię bardziej niż wszystkich innych, albo kocham cię najmocniej na świecie, co ty do mnie, kobieto, mówisz? Twoje słowa nie mają pokrycia i ja nie jestem w stanie ci w to uwierzyć, ponieważ jest tyle innych facetów, ty, przepraszam, w tym przypadku nie ma, ale uwaga, teraz, kiedy jest tylu facetów, bohaterów, tyle milionów, a ona mówi do mnie, jesteś tym jedynym, mów mi dalej. Mów mi dalej, Sarita. Opowiadaj mi tą historię. Na pewno? Tak. Ja mówię, Sarita, ty też. I wiecie, to ma jakiś sens, ponieważ są miliony innych. Teraz, gdyby Bóg nie dał ludziom wolnej woli, a Bóg to bardzo szanuje. Bóg szanuje to, że ty masz wybór i On ci się nie wpakuje w twój wybór. Ty decydujesz. Więc On mówi, mógłbym was zostawić bez wyboru, ale to wtedy nie jest odwzajemniona miłość, ponieważ nie macie wyboru. Ale mając wybór, możecie zdecydować, czy chcecie przy mnie pozostać. I im powiedział, nie powiedział, wiecie, tam jest taka niespodzianka, nie sprawdzajcie. Nie, on powiedział jasno, jeżeli pójdziecie w tą stronę, śmierć. I co, powiedz mi, było? Było jedzonko z drzewa, z którego nie trzeba było. Co to się nazywa? Nieposłuszeństwo. Tak naprawdę najprostszą definicją słowa grzech to jest nieposłuszeństwo i odwrócenie się od Boga. Nieposłuszeństwo i odwrócenie się od Boga. I ludzie odwrócili się od Boga. Stali się nieposłuszni, żyją po swojemu. Ale cała Biblia mówi o tym, wróć. Bóg woła, wróć do mnie. Te przypowieści, o których mówił Jezus, o synu marnotrawnym. O czym on mówił? To Jezus opowiadał tą historię. To nie był Paweł, to nie był Piotr. To był Jezus, który opowiadał historię o synu marnotrawnym. I wiecie, jak ta historia brzmi? Pewien facet miał dwóch synów, starszego, młodszego. I młodszy postanowił, że chce swoją część majątku, poprosił o swoją część majątku, co mu się należało. Ojciec mu wypłacił, a on pojechał do dalekiego miasta i balety. Baju, baju, ale niestety nie do raju. Ponieważ Biblia mówi, pieniążki się skończyły. Pamiętajcie, Jezus opowiada historię. Pieniążki się skończyły, koledzy uciekli, imprezy nie ma i trzeba coś jeść. To jest bardzo ważne. Biblia mówi, nie miał czego włożyć do swojego żołądka. Wiecie, co to oznacza? To jest ten puzzle, o którym mówiłem na początku. Nie miał czym zaspokoić swojej potrzeby. I wiecie, co spojrzał? Na pokarm świń. I chciał jeść pokarm świń, ale i tego mu właściciel zagrody nie pozwolił dotknąć. Wiesz, co to symbolizuje? Chodzenie pod adresami repliki szczęścia. To, o czym mówiłem. Znajdę szczęście w pracy, znajdę szczęście w rodzinie, znajdę szczęście w tym, w tamtym. A tu nie ma szczęścia. Więc co ten syn mówi? Jezus opowiada historię. Więc syn pomyślał, słudzy w domu mojego ojca mają lepiej niż ja. I mówi, może ja wrócę do domu mojego ojca
i przynajmniej na służbę się załapię, to będę żył lepiej niż żyję teraz. No i wraca. Ale jest przerażony, jak zareaguje jego ojciec. Ale Biblia mówi, że jego ojciec wypatruje go z daleka. On nigdy z niego nie zrezygnował. On nigdy nie powiedział, niech idzie i się wykończy. On ciągle patrzył, wróć. Mówił, wróć, wróć z tego chłamu. Wróć z tej błędnej decyzji. Ile chcesz się karmić chłamem dla świń? Nakarm się czymś prawdziwym. I wtedy Biblia mówi, kiedy ojciec ujrzał swojego syna, wybiegł na spotkanie. Wybiegł na spotkanie, a syn padł mu do stóp i mówi, zgrzeszyłem, ale dzisiaj proszę cię, przyjmij mnie jako już nie syna, a sługę. A ojciec mu mówi, nie, 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 wstań. I mówi tak, przynieście pierścień na jego palec i szatę symbolizujące powrót do rodziny. Powrót do królewskiego DNA. I teraz mówi, zabijcie tuczne ciele i zróbcie imprezę i będziemy świętować, bo mój syn, który się zgubił, wrócił i żyje. Teraz uwaga, czekajcie jeszcze chwilę. Słuchajcie teraz. Tą historię opowiada Jezus. Co on próbował nam przekazać? Mówi, wiesz co innymi słowy powiedział? Nieważne, gdzie zbłądziłeś, nieważne, gdzie dotarłeś w maliny, nieważne, w jakim chłamie siedzisz, nieważne, jak jest źle, nieważne, jak jest już dołujesz, podejmij decyzję, że wracasz do Ojca, ponieważ Ojciec na ciebie czeka. A to, co musisz zrobić, to w swoim sercu zadecydować, że chcesz wrócić. I ten moment, w którym on pada mu do stóp, jest kluczowym momentem, ponieważ to symbolizuje miejsce pokuty, w którym on mówi, nie, nie, już nie tak. To jest bardzo ważny moment, ponieważ do Boga nie wracasz na zasadzie, okej, to polepsz mój standard życia, tylko do Boga wracasz, przepraszam za słowo, z podkulonym ogonem, ponieważ narobiłeś fermentu względem autora życia, który ciebie stworzył, i jeszcze przez lata miałeś czelność go oskarżać. Teraz on nie chce ci wypisać rachunku. On chce cię wyciągnąć z tej przeszłości. Ale uważaj, jeżeli nie wyjdziesz z tej taśmy, w której jesteś, to jedziesz na taśmie prosto do piekła. I o tym mówi Biblia. Ponieważ Biblia mówi, bez krwi nie ma wybaczenia. Innymi słowy, jeżeli nie pojednasz się z Bogiem, jeżeli nie zostanie przelana krew za twoje numery, jedziesz do piekła i jest ktoś, kto przelał za ciebie krew, bo się w Biblii musi zgadzać. Biblia mówi, bez krwi nie ma wybaczenia. A Jezus na krzyżu 2000 lat temu, co zrobił? Przelał swoją krew za ciebie na krzyżu. Więc teraz analogicznie do historii, gdzie jesteś o synu marnotrawnym? Jesteś w tej zagrodzie ze świniami. Ojciec wypatruje. Wiesz dlaczego? Bo krew się przelała na krzyżu. I ojciec mówi, możesz wrócić, bo ktoś zapłacił za twoje numery. Umarł za twoje grzechy na krzyżu. Ale twoją decyzją jest, aby wrócić. Więc kiedy czujesz, nawet teraz, że w twoim sercu się coś gotuje, że w twoim sercu się coś dzieje, że w twoim wnętrzu się coś porusza, to chcę ci powiedzieć, co to jest. To jest Duch Święty, który właśnie ciebie teraz dotyka, ponieważ on tutaj jest, aby ciebie dotknąć i abyś pojednał się z Bogiem tu, na tym spotkaniu i aby to właśnie był czas twojego przełomu. Aby to był właśnie czas twojego przełomu. Teraz posłuchajcie, jestem już praktycznie na końcu. Peter Stoner, taki gość,
Peter Stoner był przewodniczącym wydziałów matematyki i astronomii w Pensacola College w Stanach Zjednoczonych. On już nie żyje, ale to nie jest jakiś gość sprzed 500 lat. Peter Stoner, posłuchajcie tego, był całym przewodniczącym wydziałów matmy i astronomii. I był też bardzo zainspirowany proroctwami w Starym Testamencie. Więc postanowił wyciągnąć 8 przejrzystych proroctw, 8 przejrzystych proroctw ze Starego Testamentu. Wiecie, co to jest proroctwo? Proroctwo to jest, innymi słowy, zapowiedź tego, że Jezus przyjdzie. Cały Stary Testament, jak czytasz, był przygotowywaniem, przygotowywaniem na przyjście Mesjasza. I w Starym Testamencie są proroctwa wypowiadane przez proroków o tym, jak to się odbędzie, kiedy się to odbędzie. Więc Peter Stoner wybiera 8 proroctw, przejrzystych, klarownych, ze Starego Testamentu. Teraz uwaga, bierze 600 studentów ze swojej uczelni i mówi, sprawdzimy. 600 studentów z matmy i astronomii i mówi, sprawdzimy, jakie jest prawdopodobieństwo, że 8 z tych proroctw mogły znaleźć wypełnienie się w jednym człowieku. Rozumiecie, o czym mówię? Ponieważ proroctwa były w Starym Testamencie, a Stary Testament zabrał czas około 4000 lat. Więc on nie wybrał tego z jednego poniedziałku, jak jeden gość jednym pociągnięciem pióra napisał 8, tylko powyciągał z różnych okresów czasów 8. I powiedział, przebadajmy to z 600-osobową ekipą studentów matmy i astronomii. Jakie matematycznie jest prawdopodobieństwo, że wypełnienie się tych 8 proroctw może być w jednym człowieku. I wynik ich obliczeń jest, że prawdopodobieństwem tego jest 1 do 10 do potęgi 17. Już tłumaczę, wiem, że kosmos. To jest ich wynik, nie da się podać liczby. Więc teraz szybko tylko wytłumaczę. Wyobraźcie sobie, że nie wiem, mam koszyk jakiś, wrzucam tam 10 kartek do środka, na jednej stawiam kropkę czarnym długopisem i mówię, masz jedną szansę i wyciągnij kartkę z tą kropeczką na zaznaczoną. Więc ty masz prawdopodobieństwo 1 do 10, że wyciągniesz. Ale żeby wytłumaczyć, co to znaczy 1 do 10, ale ta dziesiątka jest do potęgi 17, Peter Stoner chciał znaleźć jakąś ilustrację, żeby wytłumaczyć tą skalę, co to znaczy 10 do 17. I powiedział tak, aby zrozumieć, co to jest za liczba, musielibyśmy, i tutaj jest ta druga rzecz, którą wam przygotowałem, powiedział, musielibyśmy wziąć 1 dolarówkę, tu akurat wziąłem złotówkę, bo jest mocniejsza. Mówi tak, musielibyśmy wziąć monetę 1 dolarową, postawić na niej kreskę, czyli ją naznaczyć i teraz cały stan Teksas obsypać 1 dolarówkami na wysokość 60 centymetrów. Cały stan Teksas. Teraz uwaga, żebyście mogli to zrozumieć, to stan Teksas ma powierzchnię 700 tysięcy kilometrów kwadratowych, a Polska ma powierzchnię 322 tysięcy kilometrów kwadratowych. Oznacza to, że stan Teksas jest 2 razy większy ponad niż Polska. Więc Stoner mówi tak, 2 Polski, musielibyśmy obsypać monetami 1-złotówkowymi na 60 centymetrów wysokości i teraz tą 1 naznaczoną, mówi, ja wybieram punkt na mapie, gdzie zrzucam tą monetę, przykrywam ją na jakiej wysokości chcę, odlatuję
i daję helikopter komuś losowemu i mówię, masz jedną próbę, wyciągnij monetę. On powiedział, to jest to prawdopodobieństwo. 1:10 do potęgi 17. Tylko teraz wam głowy pospadają. Wiecie dlaczego? Ponieważ oni sprawdzili proroctw 8, a proroctw było 351. I ty mi powiedz, że to nie było przygotowane. Oni wiedzieli, że my odwalimy numer i że się odwrócimy od Stwórcy. I Jezus powiedział, muszę zapłacić za nich cenę. Oddam za nich życie. Wiesz, kiedy oni to przygotowali? Zanim powstał Adam. Oni już to wiedzieli. Może to dzisiaj głowę ci rozsadza, ale ponieważ Bóg wie, co ty zrobisz, wiedział, że się odwrócisz, że będziesz zgubiony i że będziesz potrzebował wrócić, a jedyną możliwością powrotu będzie pojednanie się z Jezusem. Więc dzisiaj stoimy w momencie, w którym musisz podjąć decyzję, czy między tobą a Bogiem wszystko jest w porządku i czy jesteś z Nim pojednany, ponieważ w Ewangelii Jana w 3 rozdziale i w 1 wersetach jest napisane, że przyszedł Nikodem do Jezusa i zapytał, co trzeba zrobić, żeby ujrzeć Królestwo Boże, żeby pójść do nieba, a Jezus mu odpowiada, jeżeli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Ludzie mogliby powiedzieć, ale ja chodzę do kościoła. To super, tylko że Jezus tego nie powiedział, że to jest gwarantem pójścia do nieba. Ale ja czytam Pismo Święte w Wigilię. Dzielę się opłatkiem. Stary, to czad. Ale to nigdzie nie jest napisane. Jezus powiedział, jeśli się na nowo nie narodzisz, zapomnij, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. I wtedy Nikodem mówi do Niego, ale jak to człowiek może ponownie wejść do łona matki swojej? A Jezus mu mówi, nie, Nikodem, nie w tą stronę. Co się z ciała narodziło, ciałem jest. Musisz się narodzić na nowo z ducha. I wtedy Nikodem mówi, a że jak? I w kolejnych wersetach, w kolejnych miejscach Biblii jest napisane, na przykład w liście świętego Pawła do Rzymian, że jeżeli ustami swoimi wyznasz, w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych, wyznasz ustami, zbawiony będziesz. Ale to nie jest pełne, ponieważ jest jeszcze napisane, drodzy Państwo, to jest petarda, uwaga, w Marka 1:15, że wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i uwierzcie Ewangelii. Więc tak naprawdę my potrzebujemy się upamiętać. Musimy spokutować z tego, jak żyliśmy bez Boga. Czym jest pokuta? Pokuta nie jest karą. To wkręciła nam jakaś religia. To nie jest prawda. Wiesz, czym jest pokuta? Pokuta jest odwróceniem się od tego, jak żyłeś i wejście w nowy kierunek. Na początku powiedziałem wam, był jeden dzień, który zmienił moje życie. To był 17 września 2015 roku. A czy dla kilkuset osób tu dzisiaj, 21 maj 2022 roku, będzie czasem przełomu? Wiesz, co Bóg robi? Puka do twojego serca. Puka do twojego serducha. I mówi, ile będziesz błądzić? Wróć. Powiedziałem na koniec, że wrócę do 2 pierwszych rzeczy, bo 3 dotknęliśmy, że Jezus jest życiem, ale Biblia mówi, że jest drogą i prawdą. Z czym ci się kojarzy droga i prawda? Droga kieruje cię we właściwym kierunku, idziesz po drodze w wyznaczonym celu. Ludzie dzisiaj nie mają celu i nie wiedzą, gdzie idą, gdzie zmierzają. Dlaczego? Bo nie są na właściwej drodze. Dlaczego? Ponieważ drogą jest Jezus.
Dzisiaj ludzie mówią, nie wiadomo, co jest prawdą, nie wiadomo, co jest fikcją, nie wiemy, jak żyć. Dlaczego? Ponieważ nie poznali prawdy, bo mówią, gdzie ta prawda? Wszyscy mają prawdę. A ja ci chcę powiedzieć, prawda to nie jest coś, prawda to jest ktoś i jego imię to Jezus! Mógłbym, naprawdę mógłbym do jutra wam mówić, ale nie to jest dzisiaj celem. Powiedziałem, że na koniec jest czas, w którym chcę, abyś spotkał go osobiście. Wiesz, dlaczego to powiedziałem teraz po raz drugi? Ponieważ wiem, że on tego chce. Pytanie, czy ty mu na to pozwolisz? Pytanie, czy ty chcesz? Więc jeżeli mogę cię poprosić i nie czujesz się z tym źle, czy możesz zamknąć na chwilę swoje oczy? Powodem, dla którego proszę, żebyś zamknął, jest to, abyś mógł skupić się na tym pytaniu, które chcę ci teraz zadać. Czy nie czujesz, że zbłądziłeś? Czy nie czujesz, że idzie to w złym kierunku? Czy nie czujesz, że ta droga, prawda i życie jest obok, a nie w tobie? I że powinieneś załatwić sprawę z Jezusem? Chcę ci powiedzieć, grałem tutaj w pobliskim klubie w piłkę, grałem w Lechii Gdańsk. Miałem kontrakt, miałem pieniądze. W wieku 16 lat byłem w kadrze Polski Młodzieżowej Juniorów. Miałem imprezy i wszystko, co z tym imprezowym stylem życia się wiąże. Sylwester 365 dni w roku. Pełen high, alkohol, narkotyki, kasyno. Moje życie było roller coaster. Wszystko, co młodzi ludzie chcą, ja wszystko mogłem liznąć. Wszystko. Kiedy ludzie na mnie patrzyli, mówili, dusza towarzystwa. Każdy chciał ze mną siedzieć. Wiesz dlaczego? Bo gdzie byłem, się działo. Tylko nikt nie wiedział, że w środku pucha. Że w środku pucha. Pamiętam, jak pewnego dnia powiedziałem sobie, ej, ty, Bolek, i mówiłem do lusterka, czy ty jesteś szczęśliwy? I im więcej realizowałem swoje marzenia, im więcej klubów nocnych odwiedzałem, im więcej relacji damsko-męskich miałem, im więcej koleżanek, kolegów miałem, im więcej w kasynie wygrywałem, im więcej na alkohol wydawałem, im na bardziej VIP-owskich lożach siedziałem, tym bardziej pusty w środku byłem. I mówię, a może to, co mi wpajali przez 22 lata życia za dzieciaka, było prawdą. I pamiętam, jak się potoczyły różne wydarzenia, na które dziś nie ma czasu, aby mówić, ale podjąłem decyzję. Wracam. I powiem wam, przeżyłem taki sztorm. Sztorm wolności. Już nie było żadnej innej fali, oprócz tej fali miłości. Dzisiaj wszyscy poszukują miłości. A wiesz, co Bóg mówi? Ja jestem miłością. Ja jestem miłością. Ja jestem miłością. Więc chciałbym teraz poprosić, abyście wszyscy wstali. To jest naprawdę wyjątkowy i ważny moment. Czy mogę poprosić, aby nikt się nie oglądał dookoła, kiedy zadam to pytanie, a ci, którzy z was wiedzą, że to wy, nie musicie się krępować i możecie podnieść swoją rękę? Czy może to nie ty jesteś tym synem marnotrawnym, który musi wrócić? Nie wstydź się, bo wiem, że są tutaj setki takich osób. Setki takich osób. Setki takich osób. Chciałbym, byśmy teraz w tej atmosferze świętości, która tu jest, ponieważ nie wiem, czy czujesz, ale Boża obecność jest tutaj. Jeżeli chcesz jak syn marnotrawny wrócić z dalekiej podróży i wrócić w ramiona Ojca, który czeka na ciebie nie z batem, ale z falą miłości, aby cię przykryć, to jeżeli jesteś taką osobą, to chciałbym cię prosić, abyś nawet na sekundę nie oglądał się wokoło, kto jeszcze to zrobi. Abyś przyszedł tutaj do przodu.
przyjdź tutaj do przodu, chciałbym się o Ciebie modlić, chciałbym się z Tobą modlić. Halleluja. To jest Twój czas przełomu. Śmiało przyjdźcie. Jeżeli mogę Was prosić, jak najbliżej sceny, ponieważ przyjdzie naprawdę wiele ludzi, możecie podejść tutaj blisko. Czujcie się całkowicie swobodnie. Możecie tutaj zamknąć swoje oczy. Możecie stanąć tutaj. Chciałem, żebyście zrozumieli, że to jest Wasz czas przed Bogiem. Że to jest Wasz czas przed Bogiem. Tutaj jest ten cały plac z przodu, na którym chciałbym, żebyście mogli się ustawić. Mogli zająć te miejsca, ponieważ ktoś mógłby powiedzieć, ale ja zostanę na krzesełku, w którym byłem. Wiesz co, chciałbym Ci powiedzieć, że syn prawdopodobnie mógłby wysłać list do ojca z miejsca, w którym był, a jednak postanowił wrócić, zrobić ten krok i wyjść mu naprzeciw. Wiecie, ja rozumiem, że wasze serce mówi tak, ale chciałbym, żeby wasze kroki powiedziały także tak. Więc chciałbym, żeby wszyscy z was, którzy byli w tych pierwszych rzędach, żeby się cofnęli w tył, aby zrobić miejsce dla tych, którzy tutaj wychodzą do przodu. Kochani, z górnych sektorów przygotowaliśmy dla was zejścia. One są bardzo proste. Wolontariusze wam wskażą, którędy zejść. Chodźcie, jest was wiele więcej. Śmiało, przyjdźcie do przodu. Przyjdźcie do przodu. Jest wiele więcej osób, którzy potrzebują to przyjść. Kiedy tutaj przychodzisz, możesz zamknąć swoje oczy, ponieważ nie przychodzisz tutaj do mnie. Przychodzimy tutaj, aby stanąć przed Bogiem. Miej taki czas, w którym teraz otwierasz swoje serce przed Nim. Może nie wiesz, jak to zrobić, ponieważ już przed tyloma ludźmi otworzyłeś swoje serce i Cię zranili i powiedz, będę już zimny jak kamień, martwy jak skała, ponieważ nie dam się już więcej zranić. Ale Bóg mówi, na mnie się jeszcze nikt nie przejechał. Na mnie się jeszcze nikt nie przejechał. I może myślisz, że przejechałeś się na Bogu. Nie, na Bogu nie da się przejechać. On nie stworzył Cię po to, abyś się miał na Nim przejechać. Chciałbym, abyś teraz miał ten czas, te kilka chwil między Tobą a Bogiem. I abyś naprawdę, czy to szeptem, czy na głos, wylał to, co jest w Twoim sercu. Powiedział Mu, Boże, jest awaria systemu. Ile można żyć pod tym ciężarem? Ile można żyć pod tą presją? Ile można żyć pod tą siłą, która mnie męczy, która mnie uciska jak wimadle? Nie jestem w stanie wytrzymać tego ciężaru. Nie jestem w stanie wytrzymać już tego ucisku. On widzi, On wie, On zna i mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja we własnej osobie, Biblia mówi, dam wam ukojenie. Chciałbym, abyśmy teraz mieli ten moment, w którym mówisz do Niego, w którym mówisz do Niego, w którym nawet cichym szeptem swoich warg powiedz Mu, Boże, wystarczy. Zmęczyłem się. Zmęczyłem się. W tym czasie, kiedy teraz otwierasz przed nim swoje serce, chciałbym się móc o Ciebie modlić. Za chwilę pomodlimy się razem, ale teraz Duchu Święty, życie wraca. Przychodzi Twoja siła i moc, Panie. Przychodzi Twoje ożywcze tchnienie. Panie, my ogłaszamy, że podnosisz oschłe kości. Podnosisz zmęczone ciało. My w imieniu Jezusa, Panie, teraz dziękujemy Ci za to, że Ty dokonałeś niemożliwego na krzyżu i umarłeś za każdą osobę, która się tutaj teraz znajduje. Panie, ja dziękuję Ci, że Ty masz dla nich nowy czas i my modlimy się, Panie, o nowy sezon dla ich życia. Koniec życia na pustyni, koniec życia w próżni, koniec życia suchego, bezowocnego, bez jakiegokolwiek poczucia radości i sensu. Jest z tym koniec w imieniu Jezusa. Jest z tym koniec w imieniu Jezusa. Koniec, 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 koniec przegranego życia. Koniec. Chciałbym, abyśmy teraz wszyscy, którzy tutaj jesteśmy z przodu, pomodlili się razem. Ja was poprowadzę. Wy możecie powtarzać za mną, jeżeli zgadzasz się z tymi słowami, które będą.
To jest to modlitwa, którą wielu nazywa modlitwa pojednania się z Bogiem, modlitwa grzesznika. To nie jest recytowane, ja nie mam reguły. To jest coś, co płynie z serca. Jeżeli mogę Cię prosić, a wierzę, że niebo będzie z tego powodu szczęśliwe, to nie rób tego teraz szeptem. Zróbmy to na głos. A cała hala niech pomodli się także razem z nami, aby wesprzeć tych, którzy są tutaj z przodu. Powiedzmy wszyscy razem: Panie Jezu, dziękuję Ci, że mnie znajdujesz. Mam dość życia bez Ciebie. Wielokrotnie myślałem, aby się poddać, ale dziś wiem, że te ciemne dni były spowodowane życiem bez Ciebie. Dlatego zapraszam Cię, Jezu, do mojego życia. Przepraszam Cię za grzech w moim życiu, za nieposłuszeństwo, za niemoralne życie, w którym sam dla siebie byłem Panem. Wybacz mi grzesznikowi. Chcę wrócić, Ojcze. I to jest ten dzień. Zapraszam Ciebie, Panie Jezu, do mojego serca. Oddaję Ci najlepsze miejsce. Numer jeden. I dziękuję Ci, że od dzisiaj moje życie nie należy już do mnie, ale jest w Twoich rękach. Bo tam i tylko tam jest najbezpieczniejsze. Dziękuję za to, co zrobiłeś na krzyżu, że przelałeś swoją krew, abym nie musiał umierać i bym mógł żyć z Tobą w niebie. W imieniu Jezusa. Amen. Ale wiecie, kiedy Jezus umarł, On nie umarł tylko za grzech. On dał szerszy pakiet. Na krzyżu umarł. Po to, abyś nie musiał się już smucić, żyć w depresji, żyć w chorobie. To nie jest Jego pakiet. Choroba nie jest z Jego pakietem. On, Biblia mówi, umarł za nasze choroby. On umarł, On cierpiał za nasze choroby. Więc ja wierzę, że dzisiaj nie wyjdziesz tylko z wybaczeniem grzechów, które już przyjmujesz, ale wierzę, że On może Ciebie także dotknąć w aspekcie Twojej depresji, z którą tu przyszedłeś, w aspekcie Twojego smutku, którym tu przyszedłeś, w aspekcie Twoich bezsennych nocy, z którymi tu przyszedłeś, w aspekcie chronicznego wypalenia i totalnego dołu. On może to zmienić. Wiesz dlaczego? Bo jest tutaj moc Ducha Świętego. Jest tutaj moc Ducha Świętego. Więc chciałbym teraz poprosić, tutaj jest około 200 osób, które są w grupie modlitwy. One mają plakietki, to są nieprzypadkowe osoby. Ja bym chciała, aby wszyscy z grupy modlitwy teraz mogli do Was podejść i się o Was pomodlić, położyć Wam rękę na ramieniu, jeżeli jest to dla Was ok. Jeżeli nie, powiedz, zabieraj łapy. Czuliśmy się luźno, to nie jest jakiś rytuał. Stoimy tutaj, ponieważ wierzymy w Bożą interwencję. Bóg jest prawdziwy, Bóg jest realny. Ja widzę, jak Wam oczy się zmieniają. Widzę, jak Wam się blask na twarzach pojawia. Widzę, jak nadzieja się budzi do życia. Wiesz dlaczego? Bo o nadziei też coś w Biblii piszą. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Thank you.
Będziemy się modlić. Będziemy się modlić, aż mikrofon tego nie wytrzymał. Czy jesteście gotowi na przełom? Czy jesteście gotowi na nowy czas z Jezusem? Chcę wam powiedzieć, to jest ścieżka, w której jest życie pełne obfitości. Życie pełne miłości. Nie ma deprechy w życiu z Bogiem. Nie ma. Może ci świat powiedział, że jest. Chcę ci powiedzieć, Bóg zmarł za twoją depresję. Bóg zmarł za twoją depresję. Bóg zmarł za to, abyś nie musiał się smucić. Dlatego chciałbym teraz zaprosić wszystkich z plakietkami, abyście weszli tutaj wśród ludzi, abyście zapytali, jak masz na imię, z czym się zmagasz, czy mogę się jakoś o ciebie modlić. Come on, przedzierajcie się tutaj, wejdźcie tutaj do środka. Wiem, że może być ciężko, ale nie miejmy w tym dobry czas. Zamknijcie swoje oczy, zacznijmy się modlić. Ci z was, którzy są wokoło, wyciągnijcie swoje ręce, módlmy się. Panie, my dziękujemy Ci, dziękujemy Ci, dziękujemy Ci, dziękujemy Ci za nowy początek wśród wielu żyć, Panie, wśród setek ludzi, którzy, Panie, powiedzieli Ci dzisiaj tak, Duchu Święty, my ogłaszamy, że jarzmo niemocy jest złamane w imieniu Jezusa. Jarzmo niemocy jest złamane w imieniu Jezusa. Jarzmo niemocy jest złamane w imieniu Jezusa. My ogłaszamy przełom, 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 przełom. Moc choroby jest złamana w imieniu Jezusa. Moc depresji jest ściągana teraz w imieniu Jezusa. Mówimy, że łańcuchy są zrywane, zrywane, zrywane. Mówimy wolność, 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 wolność w imieniu Jezusa. Jest wolność, jest wolność, 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 od wszelkiej niemocy w imieniu Jezusa. Ogłaszamy uzdrowienie na tym miejscu. Ogłaszamy uzdrowienie na tym miejscu. Wszelka demoniczna moc, która jest na tej sali, wśród tych, którzy nas oglądają, mówimy, jest złamana w imieniu Jezusa. Złamana w imieniu Jezusa. Mówimy, wolność, 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 wolność. Wraca Twoja radość, Panie. Twoja radość, Twoja radość, Twoja radość, Twoja radość, Panie. Halleluja, halleluja. Ja czuję, że kiedy będziemy śpiewać teraz tą melodię, przyjdzie wolność, zaśpiewajmy. Specyficznie pomodlić się osoby, które zmagają się z uzależnieniami. Cokolwiek to nie jest, alkohol, narkotyki, jakieś tabletki, depresanty, cokolwiek z czym się zniewoliłeś. Wierzę, że Bożą wolą nie jest, abyś był uzależniony. Wierzę w to, ponieważ Biblia mówi o wolności. Tak wiele mówi o wolności. Uzależnienie nie stoi w parze z wolnością.
Więc chciałbym teraz się pomodlić o złamanie. Wiecie, ja byłem uzależniony od kilku rzeczy. Tyle kasy potraciłem w kasynie. Zadawałem pytania ludziom, którzy mieli do czynienia z kasynem od środka. Mówię, słuchajcie, mam na myśli z pracownikami, co zrobić, żeby mnie nie wpuszczano? Ponieważ ja nie miałem wolnej woli, siły, żeby nie wchodzić. Jak wyjść? Jak wyjść? Jak wyjść z tego? Nie było siły. Ale kiedy przyszedł Jezus, wiesz, co się zmieniło? Ja nie miałem więcej siły, aby z tym walczyć. Ja straciłem pragnienie tych rzeczy. Straciłem pragnienie tych rzeczy. Straciłem pragnienie tych rzeczy. Chciałbym tylko powiedzieć, że bierzemy odpowiedzialność za modlitwę ludzi, którzy mają plakietki. Osoby, które nie mają plakietki, nie znamy tych osób, więc możesz powiedzieć, przepraszam, ale nie życzę sobie, żebyś się o mnie modlił, bo może nie wiesz, kim on jest. Ale chciałbym, żebyśmy teraz mogli się pomodlić o osoby, które są uzależnione. Jeżeli jesteś taką osobą, a może się ciągle ciachasz po łokciach, może ciągle masz próby samobójcze, ile można, niech przyjdzie wolność. Niech przyjdzie wolność. Dosyć tych szaleństw. Dosyć tych chorych ruchów. Złamiemy to teraz w imieniu Jezusa. Jeżeli to Ty, to połóż dyskretnie na serduchu swoją rączkę. Możesz to zrobić dyskretnie, jeżeli się wstydzisz, nie musisz. Ale tutaj nie ma nikogo, kto nakłada dzisiaj maski. Wszyscy potrzebujemy Jezusa. Wszyscy potrzebujemy Jezusa. Więc jeżeli to Ty, to właśnie o Ciebie teraz się modlimy. Panie, ogłaszamy Twój przełom w imieniu Jezusa. Mówimy, że moc tych zniewoleń jest złamana w imieniu Jezusa. Moc tych zniewoleń, tych nałogów. Mówimy, złamane w imieniu Jezusa. Złamane w imieniu Jezusa. Złamane w imieniu Jezusa. I możesz czuć teraz, jak Ci się robi aż gorąco, ponieważ wszystko się w Tobie gotuje, kiedy się o te rzeczy modlimy. Nie blokuj się, niech się to dzieje. Duch Święty czyni nową rzecz. Duch Święty chce uwalniać. Duch Święty jest tutaj, aby uwalniać. Mówimy wolność w imieniu Jezusa. Wolność w imieniu Jezusa. Wolność w imieniu Jezusa. Mówimy do uzależnienia z alkoholem. Precz w imieniu Jezusa. Do uzależnienia od papierosów, narkotyków. Precz w imieniu Jezusa. Mówimy od uzależnienia od jakichś tabletek, silnych leków. Precz w imieniu Jezusa. Ogłaszamy, że te łańcuchy, jarzmo jest złamane w imieniu Jezusa. Jest złamane w imieniu Jezusa. Jest złamane w imieniu Jezusa. Mówimy, że duch samobójstwa musi się cofnąć w imieniu Jezusa. Jeżeli czujesz, że samobójstwo chodzi po Tobie, chodzi po Twojej głowie, chodzi po Tobie dniem i nocą, to chciałbym, abyś teraz się pomodlił lub pomodliła ze mną, ponieważ stoi za tym duch samobójstwa, duch śmierci. Powiedz swoimi słowami: diable, jestem nowym człowiekiem, żyje we mnie Jezus, więc Ty i Twoja śmierć musisz odejść w imieniu Jezusa. Odejść ode mnie w imieniu Jezusa. Nie pozwalam Ci więcej mnie nachodzić. Wszelkie myśli samobójcze. Stop w imieniu Jezusa. My łamiemy te myśli. Gromimy te myśli. I ogłaszamy, że one nie mają więcej siły sprawczej w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Zaśpiewamy teraz pieśń, jak potężne jest imię Twe. O, zaśpiewamy to razem. Tam jest taki tekst: śmierć pokonana. Śmierć pokonana. Hukniemy tutaj wszyscy razem, aż dach rozerwie. Okej? Okej? Bo to jest to, czego piekło nie chce. Abyś zrozumiał, że jesteś wolny. Diabeł nie chce, abyś zrozumiał, że jesteś wolny, ale chcę Ci powiedzieć, jesteś wolny. Jesteś wolna, jesteś wolna, jesteś wolna, jesteś wolny. Wiesz dlaczego? Bo Jezus, bo Jezus, bo Jezus
bo Jezus, tylko On i Jego imię załatwiło sprawę na krzyżu. Amen? Zróbmy tutaj coś wielkiego. Woo! Jezus. Ale zróbmy to mocno. Na początku byłeś Słowem, tam gdzie sam najwyższy mam. Swą chwałę ukrył w tym, co stworzył, lecz objawił Ciebie nam. Jakie piękne jest imię Twe. Piękne jest imię Twe, nic nim nie równa się. Jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Nie chciałeś mieszkać w niebie bez nas, więc przyniosłeś.
Ja wam powiem tak, nie idziemy do domu. Ponieważ my przyszliśmy na czas przełomu. My jesteśmy tutaj, on jest tutaj, więc po co tam leść? Zrobimy tak, słuchajcie. Teraz zaśpiewamy troszeczkę żywszą pieśń, która jest mocniejsza i będzie świętowanie, okej? Okay? Nie przejmujcie się, słuchajcie, tu każdy Boga przeżywa na swój sposób. Nie martwcie się, tu jest dobrze, tu jest świetnie. Chciałbym, żebyśmy teraz zrobili celebrę. Wiesz dlaczego? Ponieważ Jezus powiedział przypowieść, kiedy mówił o synu marnotrawnym. Zrobimy imprezę, powiedział. Zrobimy imprezę, ponieważ mój syn, który się zgubił, wrócił i będziemy świętować bij świniaka. Więc z tego powodu odpalimy mega czat tutaj na scenie. Ale słuchajcie, ulega pewna zmiana. Sceną już nie jest tylko te kilka metrów. Sceną jest cała hala. Chciałbym, żebyśmy sprawdzili wytrzymałość sektorów, schodów i zrobili na maksa. To co? Jesteśmy ready? Jesteśmy ready, zespół? Jesteśmy ready? Jedziemy! Zostaje na Ergo Arenie, a wraca z wami.
A właściwie to my z Nim, ponieważ On zawsze na nas czekał. Ale dzisiaj już wiemy, o co kaman. Jesteśmy po czerwonej tabletce. Jesteśmy po tym, gdzie powiedzieliśmy Mu tak. Wiecie, jutro tutaj, jak wiecie, się widzimy drugi jego dnia, czasu przełomu o 10, ale niektórzy z was jesteście z innych miast. Chciałem ci powiedzieć, że twoja historia z Bogiem nie musi się skończyć na dzisiejszym dniu. Zachęcam cię, abyś znalazł ekipę, zespół, ponieważ chrześcijaństwo to gra zespołowa. Trzeba do tego ludzi wspólnie, dlatego że tak to Bóg poukładał, więc chciałem cię zachęcić w swoim mieście, w swoim wielkim mieście albo małym miasteczku. Znajdź ekipę ludzi. Taka ekipa nazywa się Kościół. Ale widzisz, nie szukaj Kościoła po banerze. Sprawdź, czy kochają Boga. Sprawdź, czy im zależy na Bogu. Sprawdź, czy chcą czegoś więcej. Jak widzieliście, mieliście pełno ulotek, znaczy ulotkę pełną informacji. Są tam kościoły, które niezwykle wsparły nas w tym projekcie jako Nations of Fire i 14 kościołów z północy Polski, które współorganizują to wydarzenie. Chciałem wam powiedzieć, odwiedźcie te miejsca. Jeżeli macie do nich daleko, podjedźcie do najbliższego. Zapytajcie, czy mogą polecić jakieś miejsce z miast, w których jesteście. Złapcie kontakt ze sobą nawzajem. Dlaczego? Ponieważ potrzebujemy wiedzieć o sobie nawzajem i być także dla siebie nawzajem wsparciem. Amen? 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 Słuchajcie, jeżeli ktoś z was będzie jutro, ja też wpadnę. Możemy być tu o 10, możemy być tu przed. A ja teraz chciałbym oddać głos dla Noemi, która was przywitała. No i teraz coś wam na koniec fajnego powie. Oddam mikrofon, bo swoim rzuciłem. Kochani, wielkie brawa dla was. Naprawdę, oddajmy chwałę Jezusowi. To jest nasza nowa rodzina. Jest was tutaj sporo. Cieszę się, że jesteście. Ja jeszcze raz pociągnę podziękowania 14 kościołom, ponieważ nie organizowaliśmy tego sami jako Fundacja Nations on Fire, ale razem z 14 kościołami z północy, z 4 województw tak naprawdę, wszystko możecie znaleźć na oto tej cudownej broszurce, którą dostaliście. W środku jest mapa kościołów. Jeśli możecie chwileczkę jeszcze tu zostać i się nie rozchodzić, to będzie to bardzo pomocne, bo rozchodzenie się uczyni taki dosyć duży szum i nie będzie ważnych informacji, które chcę przekazać i które są ważne. Tutaj macie naprawdę wszystkie kościoły wypisane, o której się spotykają, gdzie ich adresy stron internetowych, które tam też wierzę, że możecie odwiedzić. I również jest napisane, czym jest Kościół i dlaczego my zostaliśmy powołani jako społeczeństwo, bo jesteśmy społeczeństwem. Każdy z nas potrzebuje kogoś innego. Potrzebujemy siebie nawzajem i dlatego jako chrześcijanie też potrzebujemy być w społeczeństwie, być w Kościele i jak takie zasilające się nawzajem stawy wzrastać. I wierzę, że przeczytacie, jak wyjdziecie. Teraz nie jest na to czas. Także zapraszamy was, kochani. Wiecie, niedziela to jest taki wyjątkowy czas. Niedziela to jest, my nazywamy to celebracją. Celebracją tygodnia, celebracją generalnie życia, celebracją z właśnie ludźmi, których kochasz, którzy stali się twoją rodziną, bo nie wiem, czy wiecie, ale na początku się nie znaliśmy, a teraz już, no Biblia pisze, że jesteśmy rodziną. A że jest podręcznikiem życia, no to jesteśmy rodziną, słuchajcie, nie ma innej opcji. Także witam was w rodzinie. Sprawdźcie, czy o godzinie 10, czy o godzinie 11 spotykają się kościoły i zachęcam was do tego, żebyście przyszli jutro do kościołów w danych miastach, w Gdańsku, w Gdyni, w Słupsku, gdzieś skądkolwiek, proszę, Bydgoszczy, dokładnie, w Toruniu. Słuchajcie, sprawdźcie wszystkie kościoły i bądźcie częścią tego. Bądźcie tego częścią, wierzę, że zostaniecie przyjęci w niesamowity sposób, ponieważ staliście się rodziną. Jutro my spotykamy się tutaj o godzinie 10, tylko powtórzę i przypomnę. Punkt info. Jeśli macie jakieś pytania po tym, co tutaj się wydarzyło, jakieś takie techniczne pytania, jeśli wyjdziecie z drzwi tutaj po waszej prawej, po waszej lewej, jeśli wyjdziecie z drzwi, tam są punkt info, jest punkt info i jest tam taki wielki napis zadaj nam pytanie, więc oni naprawdę czekają na wasze pytania i będą umieli wam na nie odpowiedzieć. Jeśli chodzi o coś ciekawego, co trzymam w ręce i coś, co sobie nałożyłam na siebie, to słuchajcie, to jest bluza. Bluza, którą zabrałam specjalnie z naszego sklepu Now Store. I odwrócę się teraz tyłem i zobaczycie, co mam napisane, bo mam coś napisanego po polsku. Wdzięczność.
nie tylko taką super bluzę można dostać, można zdobyć w naszym Love Store, można zakupić. Są różne rzeczy, są przeróżne rzeczy, są czapki, są koszulki. Zachęcam was, to jest akurat po polsku, tutaj stoi Melania, która ma grateful, czyli wdzięczny po angielsku. A dodatkowo dzisiaj Jakub poruszył delikatnie, tak naprawdę liznął temat swojej historii, jak się nawrócił. Tu jest książka, Prawdziwe Zwycięstwo, od piłkarza do ewangelisty. I wierzę, że to jest fantastyczne narzędzie do tego, aby zgłębić to, co naprawdę Bóg może uczynić. On uczynił cud z jego kolanem, i wierzę, że tutaj w tej książce możecie przeczytać naprawdę niesamowite rzeczy, którymi się możecie zainspirować, również do nabycia w Love Store. Po wyjściu, kochani, po wyjściu stąd, również jest tam kilka punktów. Ponieważ wiecie, dzisiejsza ewangelizacja, czas przełomu Ergorena 2022, była 9. ewangelizacją, którą zrobiliśmy jako Nations on Fire. Kochani, nie chcemy, tak jak powiedzieliśmy na początku, nie chcemy się zatrzymywać. Wierzymy, że jest przed nami 10. i 15. ewangelizacja, ponieważ takich ludzi jak my, jak wy tutaj, którzy wyszliście, są tysiące. Polska oczekuje tego, żeby dowiedzieć się, kim jest Jezus, i potrzebuje nadziei. My się nie chcemy zatrzymywać, więc jeśli leży ci na sercu, żeby wesprzeć nas, ponieważ to wszystko, co tutaj widzicie, to kosztuje. To są finanse, ogromne finanse. Więc jeśli chcesz nas wesprzeć, to możesz to zrobić na zewnątrz. Są tam dwa punkty wsparcia, tak się nazywają, punkty wsparcia, gdzie możesz nas wesprzeć gotówką i kartą. Wygląda to w taki sposób, że gotówkę oczywiście do kubełka, a kartę po prostu podchodzisz do terminala, mówisz osobie, która stoi z terminalem, ile chciałbyś ofiarować, jaką kwotą chciałbyś nas wesprzeć, i przybliżasz swoją kartę, swój telefon, zegarek, różnymi rzeczami już teraz płacimy. A jeszcze jest jeden punkt, to jest taki ofiaromat, gdzie można tylko i wyłącznie kartą, również jest oznaczony. Kochani, tak naprawdę jest dopiero za 12:08, a nie wiem, czy wiecie, ale podczas naszego niezwykłego czasu przełomu dla dorosłych, dla 13+, tak naprawdę, bo mówiliśmy, że to jest od 13 do 99 lat, w górę oczywiście, w tym samym czasie odbywał się czas przełomu dla dzieci. Nie wiem, czy wiecie, czy jesteście tego świadomi, no rodzice, którzy zostawili swoje pociechy i oddali je w ręce wolontariuszy, wiedzą o tym, że jest coś takiego, ale może niektórzy z was nie wiedzieli. Jesteśmy teraz jeszcze podczas czasu przełomu dla dzieci. Słuchajcie, dzieci mogły przeżyć to, co my dzisiaj przeżywaliśmy, tylko w swój niezwykły sposób, dla dzieci. I to się jeszcze nie skończyło. To się kończy o 20:05, więc rodzice będziecie musieli jeszcze chwileczkę poczekać na swoje pociechy. Jutro o godzinie 10, tak jak powiedziałam, spotykamy się tutaj, i dzieci również będą miały swoją opiekę od 6 do 12 lat, również będzie dla nich opieka, dla nich będzie nabożeństwo dla dzieci. Kochani, tylko tak na samą koniec, ponieważ nie chcemy zbierać wielkich oklasków, ponieważ cała chwała należy się tylko i wyłącznie Jezusowi. Amen. Oddajmy mu uchwałę w takim razie, oklaski. Ale wiecie, nie odbyłoby się to, co tutaj się odbyło, gdyby nie, uwaga, bo dostałam konkretną liczbę osób, która pracowała, 250 wolontariuszy, 250 osób, które widzieliście w różnych miejscach, czy to scena, czy za sceną, czy w żółtych kamizelkach i tak dalej, i tak dalej. 250 osób poświęciło swój czas. Tak naprawdę większość z nich przyjechała już wczoraj, żeby tutaj rozkładać scenę, robić rzeczy, abyście wy mogli przeżyć dzisiaj swój czas przełomu. Więc wierzę, że następnym razem to ty będziesz również w tej grupie i będziesz czekał i po prostu wyrwiesz, żeby służyć innym, bo po prostu my usłużyliśmy dzisiaj wam. Amen? Yes, super. Kochani, jeszcze ostatni raz uwielbimy Króla Królów, bo on jest tego godzien. Własny wstyd, przygnieciony przez swój ciężar win, co by mój Król, a
aż spotkałem Cię. Wspólnie spędzony czas. Zapraszam na jutrzejsze nabożeństwo 10:00. Pa!